Cześć, siemanko, z tej strony Evorio. Pierwszy odcinek na nowym sprzęcie z serii Polecony. Jest to gierka Thief, czyli złodziejaszek. Tak, za dużo światła. Jest to, jak już widzicie, skradanka. Zresztą kontynuacja serii Thiefów, czyli przygody złodzieja Garetta. Jakiś kluczyk. Kradniemy wszystko, co się da, wszystko, co cenne. Jest tu trochę więcej rzeczy, z tego, co widzę, niż w trójce do zabierania. No tam jednak aż takiego bogactwa nie było. Tutaj widzę, szafki można otwierać. Co chwilę coś jest. No tak przy okazji, grając w trójkę, laptop mi się popsuł. Gram, czarny ekran, boom. Ale nie o tym teraz rozmawiamy. Weźmy światełka, tak, no bo jest tu typowa, jak już mówiłem, skradaneczka. O, właśnie, tutaj na dole jeszcze półeczki, nożyczki. No naprawdę, wszystko chyba tu się da zabrać. A, co się skradamy. Niewygodne troszkę chyba będzie, cel lepszy byłby kontrol. Spacja, żeby się wspiąć. No, graficznie od trójki, no, na pewno to się dużo różni. No, bo będą nas tutaj prowadzić jak za rączkę, jeżeli chodzi o sterowanie, z tego co widzę. Podnieś. Aha, mam wciskać cały czas. I tak dokonujemy włamu na okna. O, ptaki reagują na nagły ruch, alarmując wszystkich wokół. W trójce tego nie było. No w trójkę niestety chyba tylko grałem. A nie, kiedyś jeszcze w dwójeczkę, ale to tam misji naprawdę parę. Nagły ruch. Someone's a bird lover. That painting's more my taste. You should take a closer look. Coż tu mamy za... O. Takie kółeczko nam się musi pojawić. Mamy chyba pstryczka. I safe otwierania zamków. Ustaw zapadkę. Aha, no to jest to troszeczkę inaczej niż w trójeczce było. Tam mieliśmy na takim kółeczku, żeśmy obracali, a teraz nam się po prostu jakaś kropka pojawia. No troszeczkę prościej jest, mi się wydaje. No i skarb też jest niezły. Ktoś biegnie, coś się dzieje. Lśniące upierzenie. Dobra, już nam nie będzie podpowiadać, że musimy skakać. No, dość fajna zbroja z tego, co widzę. Strzała ze sznurem, 8, żeby wybrać strzałę ze sznurem. Przytrzymaj. Aha, dobra. To mi się kojarzy z tym. Dark Messiah. Tam też takie rzeczy fajne były. A w trójce nie pamiętam, chyba. Aaron. Chyba nie. Chyba. Nie jestem pewien. Nie pamiętam tego. Jakaś babeczka. Nie kojarzę jej może dlatego, że trójki też całej nie przeszedłem. Dlatego, szczerze mówiąc, też troszkę zielony jestem w tym, co się tu będzie działo. Dobra, parkour. Troszeczkę inaczej niż w Asasynie. W Asasynie wystarczy jeden przycisk trzymać i już nam skacze, a tu no niestety trzeba pomyśleć troszeczkę, kiedy skoczyć, po co skoczyć i dlaczego skaczemy.
glad you could make it. Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be fun? Mm-hmm. Can it be both? Come on, let's get Basso his commission. Klejnot światła. W lewym dolnym rogu ekranu wskazuje, czy znajdujesz się obecnie w cieniu, czy trudno jest cię wykryć. Czyli, no. Dobra. Teraz jesteśmy w cieniu. Teraz widzimy, nas widać. Robię zwiat. Szczerze mówiąc, pierwszy raz nagrywam w wyższej jakości, więc no mam nadzieję, że materiały teraz będą lepsze. Co to jest za haczyk? Co to jest za haczyk? Aha, no dobra. Coś nam ekran błysnął, czy to znaczy, że ktoś nas zauważył? Kradniemy? Oczywiście, bo po co? Wciśnij spację, by wspinać się po drabinach. Garrett, come on. Gdzie ona jest? Jealous of the claw? I made it myself. Co ja mogę zrobić? Zdajesz, że taki zrobimy pewnie, znając grę. Certainly here is coming. They'll have to catch me first. Just be aware of your surroundings. It's not about taking in the sights, Garrett. No, it's about taking in the loot. Przyślizgnąć, no dobra. You do still steal, right? Nie, przejdziemy. I've been stealing since before you could crawl. A kradłem, kiedy jeszcze kogut cię za jajka łapał. Mamy pałkę. O, trochę ładniejsza jest, jakaś skórą obita. O, w trójce to był taki obuch, że... Ojej. Przytrzymaj Y, obserwuj. Why did we stop doing this again? Bo jesteś brzydka. O, tego nie wiem. Jeszcze. Przytrzymaj, aby zaglądać pod dziurki w klucz, a tu nic nie ma. Aha, dobra, to nam wyświetla, którą szafkę otwieramy. Świeczki gasimy. W trójce była strzała wodna, co mi się bardzo podobało. Czy tutaj to będzie? Fajnie by było. Podwrócam. Nie. Facet, miałeś ten. Zajrzeć. Instynktownie głową obracam, jakby to miało coś pomóc. Dobra, otwieramy, jest pusto. Czemu nie lewy przycisk myszy? Tak było lepiej w sumie. Gasimy światła. Podstawa każdego złodziejaszka. Zastanawiam się, czemu on tak z automatu bierze, jeżeli coś jest. A co jeżeli była tam jakaś pułapka na szczury czy coś? To warto się nad tym zastanowić. Twórcy gry nie pomyśleli. Dziennik podglądacza. O, skrzynia otwarta, no to dobra. I pierścionek, czyżby zaręczynowy? 6 golda tylko, no to tani jakiś. Fajeczka. A, tam jest znacznik. Że misja chyba. The ale has to go somewhere, dear. I'm just the middleman. Aha, dobra. You're the only one watching. Jakiś gościu są pierli. Myślałem, że to do nas było mówione, że zachowujemy się jak strażnik i powinniśmy się w cieniu światła. Nie zgasimy chyba tych lamp.
ptaki nam będą hałasować, musimy kucnięci chodzić. Dużo ukradłeś. Co się to obchodzi? It's not how much you steal. It's what you steal. And how you steal it. No też, też, też. Tak, tak, tak. Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. No ten nasz bohater chyba brzydki jest. Możecie. Won't be easy. No, no też nie grzeszy pięknością. We'll be fine. I'll pick up your slack. This job's getting more complicated by the second. No takie życie. Dobra, dobra. Wstęp gry wstępem. Ale nadal chcemy. O właśnie, nadal chcemy zobaczyć, jak to będzie ze strażnikami. No skoro jest to skradanka, no to chyba przed kimś musimy się skradać. No same ptaki nam niestety nie wystarczą. Nowe zadania: przejść przez ogrody, nie da się zauważyć ani usłyszeć. We can't let the Baron's guests see this thing giving out, and we can't bring it to see without it. Ah, it's off and on all the time. So you can't fix it? Do I look like an engineer to you? Gościu będzie nam szybciej się skradał. Not going to be much of a brighter future if the lights don't work. Uwaga, strażnik. Dobra. Przyszymy go ukraść. Trą są tutaj. Ty, ale daj mi... Aha, dobra. Gorzej by było, jakby się odrzucił. Czemu ona tak szybko chodzi? A, dobra. Czyli ona sobie poszła łatwiejszą drogą. My nie przepłyniemy chyba, zresztą czemu nie, zobaczmy. Nie, nikt się tutaj nie poruszał, dobra, czyli już wiemy, że... A w ogóle nie spojrzałem nawet na ten pierdolnik z tym, co nam pokazuje, czy jesteśmy widoczni. Dobra, to jest akurat moja wina, chyba że dźwięk wody nas tutaj zdradził. No, nawet jeżeli się wolno poruszamy, to jest to dość głośne. Dostaliśmy. Uuu, wodne strzały. Czyli... Czyli coś, co było. Zauważy nas teraz? No kurde, przecież w ciemnościach nie powinien widzieć. No. Za wolne poruszanie. To akurat mnie w tej części irytuje. Aha, no to muszę jeszcze raz, no życie. Chociaż no z drugiej strony logiczne jest, że jakbyśmy szybciej po wodzie chodzili, no akurat w tym przypadku po wodzie, no to... O! To było dobre. To by było nas słychać, ale... W takim miejscu. A nie, faktycznie tu też jest woda, dobra. Ja po prostu uwagi nie zwróciłem. Wodne strzały. A, nie przybliżam prawym. Przyzwyczajenia. No dobra, no to idziemy jak takie pokraki.
właśnie, ciekawi mnie, czy gra ma funkcję. A nie mogę zapisywać. Póki co, ale z tego co widzę, chyba będzie można zapisywać w dalszej części gry, kiedy już przejdziemy. Cały samouczek to widoczny też jest jego część. Pack it together too close, then the air won't feed the flames. I should know better. My family used to be charcoal burners. Oh yeah? That work you don't see much since the factories came. No, wcale tego nie było słychać. No, gdzie poszedł? No, strażnik też nie zorientowany. I need to take him down quickly, quietly. Powal. No i porzucamy ciało, oczywiście w cieniu. Co tam patrzałeś, sprawdzasz? Nie zabija, ale trzasną go mocno, nie? He's not gonna wake up later and follow our trail to cause trouble. When any guards wake up, I'm usually long gone. A, i tu będą problemy. Ona zabija mnie, zabijamy i oto kłótnie pewnie będą. Stoi obrażona. Dobra, a jak teraz to anulować? Prawym. Otwórz zamek. If you're so eager to leave, maybe I should go first. No to wystarczy tylko w lewo i w prawo przesuwać tym otwieraniu zamków. No to to. You're holding me back. Relying on that clause holding you back. Dobra, ja tędy nie wejdę, nie? Nawet jakbym się za to złapał, no bo co? No bo po co? Butelka coś jest. Aaa, no tylko przedmiotem do rzucania jest. Nie to, nie to. Przedmiot do rzucania. Rzucimy daleko. Dobra, nie jest, nie jest źle. Co to jest? Jak mnie zauważył? Przecież w cieniu byliśmy. No i dodatkowo za osłoną, więc nawet jakby Gareth śmierdział, powinno to aż tak łatwo mu przyjść. No życie. Dobra, i teraz. Tam. Pochodnia. I puf. Czyli jak tu wejść tak naprawdę? Czy potem by się wspiął? No nie, chyba nie. Tędy. Ta. Ring the frigging bells. If you keep pacing up and down, you'll wear through those new boots. It's my girl, sir. She's presenting me to her father. Dobra, dobra, facet. He doesn't know I joined the watch. And city watch means honor and respect. Zaszczyt straży. Sir, he believes that ratsack rumor about us being on the take. Jesteście skorumpowani, pogłoski takie, no co ty?
No tak, ona jest zawsze. My szukamy innej drogi. Podglądaj. Aha, no to, to na każdym rogu się może dziać. A, jest lina, widzę, dobra. Jeszcze tak ślepy nie jestem. Znowu zabiła kolejnego strażnika. No dobra. I'm worried you're gonna get us both killed. I can handle myself, okay? No dobra, dobra. I can move faster, I can climb faster, I can... You can kill faster, widzę, że tutaj Garrett już od początku gry ma jakiegoś... kogoś, z kim może współzawodniczyć. Ale czy będzie to jakiś tam nasz główny wróg potem? Let's just get the job done. Kradnij szpon Eri. Spoko. Spoko, dobra. Dobra, to tak naprawdę będzie koniec odcinka chyba. Chciałem wam tylko tą grę pokazać. Tak naprawdę no, podstawy jej. No jeżeli macie jakieś komentarze odnośnie samej gry, jeżeli przeszliście ją dalej, nie wiem, może podzielić się, chcecie z kimś, o fajny klejnaczek, podzielić się tym, jak coś tam przejść, to zapraszam chętnie do komentowania. No, takie szaty to zawsze kłopoty. Assassino i tak dalej. Dobra, to ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pa, pa. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to trzeba by nie subskrybować. Polub i subskrybuj. Brawo dla odważnych. A ty czemu jeszcze nie subskrybujesz, śmiertelniku?